Cześć, z tej strony Gamer. W tym odcinku recenzja aplikacji Microsoft Teams. Zapraszam do oglądania. Na początku, jak wejdziecie na aplikację Microsoft Teams, to Wam, jak już po zalogowaniu, właśnie to wyświetla takie coś. I tu macie kanał informacyjny. Pierwsza ta tutaj to aktywność. I tutaj Wam się wszystko wyświetla. Druga ikonka to czat. To no, możecie tam pisać ze sobą. Trzecia ikonka to zespoły, te wszystkie Wasze przedmioty. W czwartej tej ikonce to zadania. Tutaj Wam się wyświetlają, jakie zadania są. Na przykład chodzicie obojętnie, jakie? Zdanie, tutaj wklejacie. Tutaj się wyświetla instrukcja, i tutaj, gdzie moja praca, tam jest: dodaj pracę, tam dodajecie pracę i on, i później dajecie: prześlij i wysyła się do, do tego nauczyciela, do którego chcecie. Kolejna ikonka to kalendarz, tu się Wasze wszystkie lekcje wyświetlają. Klikacie dołącz, tu później dołącz teraz, i wtedy. Już jesteście na lekcji. A ostatnia ikonka to więcej. i Tutaj macie te rozmowy i te inne rzeczy. W górnym lewym rogu to takie trzy kreseczki. Tutaj macie takie, wszystkie ustawienia tej aplikacji. To wszystko t, t, t. i konto własne. I to na tyle. Jeśli film się spodobał, to daj się lajka like i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.